A gościem poranka wnet jest pan profesor Rafał Paluch, Instytut Badawczy Leśnictwa Białowieży, Zakład Lasów Naturalnych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Jak pan ocenia to, co dzisiaj jest i dzieje się w Puszczy Białowieskiej? Sytuacja, tak jak tutaj moi przedmówcy już wczoraj mówili, sytuacja jest, bym ocenił ją jako bardzo skomplikowaną. Z różnych powodów, między innymi Puszcza jako bardzo cenny nasz obiekt przyrodniczy, unikalny w skali światowej, została włączona, jest obiektem światowego dziedzictwa transgranicznym wspólnie z Białorusią. I tutaj nałożyły się różne formy ochrony przyrody w naszym bardzo cennym obiekcie i na dobrą sprawę cały czas szukamy rozwiązań, jak pogodzić różne formy ochrony, jak pogodzić również interesy lokalnej społeczności, o których Państwo słyszeliście wczoraj, także no, cały czas pracujemy nad tym bardzo trudnym tematem. Bardzo trudny temat, a przede wszystkim bardzo trudny widok, jak się jedzie przez puszczę, jak się mija te całe drzewostany świerka, który jest po prostu nieżywy, który jest w rozpadzie i, no i to nie jest widok, który nastraja dobrze i pozytywnie. No większość, zdecydowana większość społeczeństwa, zarówno lokalnego, jak i tutaj turyści przyjeżdżający, no tym widokiem są, przyznam szczerze, zaskoczeni. Gdy rozmawiam z różnymi osobami z Polski, no trochę trudno w to uwierzyć. Natomiast jeżeli przyjedzie się do Puszczy, obejrzy się te rozpadające się drzewostany, kilkanaście tysięcy hektarów, no takiej trochę pustyni, martwego lasu, no to stwarza to rzeczywiście przygnębiające. Można wrażenie. Było tego uniknąć? Myślę, że zarówno nauki leśne, jak i przyrodnicze znają odpowiedź na ten temat. Otóż jeżeli dopuści się do rozwoju nadmiernego kornika drukarza, to widok drzewostanów świerkowych jest wszędzie taki sam, czyli stare drzewostany świerkowe rozpadają się, zaatakowane przez właśnie... Czy musiało do tego dojść? Myślę, że można było temu w pewnym momencie zapobiec, natomiast zarówno służby ochrony przyrody nie wydawały decyzji pozwalających na wycinanie drzew zasiedlonych. Jeżeli wytniemy... Są drzewa chore, tak. Jeżeli wytnie się, pani redaktor, w odpowiednim momencie drzewa zasiedlone, wtedy zapobiega się takiemu nadmiernemu rozwojowi tego kornika. Do tego nie doszło. Wiemy, że regionalne dyrekcje ochrony środowiska tych zgód wtedy nie wydawały. Ale ten temat na razie odłóżmy na bok. Zakład Lasów Naturalnych to jest pana zainteresowanie. No i właśnie, porównanie. Jeżeli chodzi o stan siedlisk po wstrzymaniu tych cięć higienicznych, a przed. Jak to pan ocenia, jak państwo to badają? Otóż prowadzimy szereg obserwacji wieloletnich na terenie Puszczy Białowieskiej. Zostały założone ponad 300 powierzchni badawczych stałych, na których prowadzimy obserwacje już od 50 lat. I jeżeli były wykonywane cięcia sanitarne, tak jak tutaj to bym sprecyzował bardziej, właśnie to cięcia sanitarne, czyli mające na celu likwidację drzew zasiedlonych, to widzimy, że jeżeli prowadzono te zabiegi, to te gradacje, które były oczywiście gradacje w Puszczy Białowieskiej, to nie jest żadna nowość. Natomiast one były trzymane w ryzach. Ten kornik był trzymany w ryzach. I w pewnym momencie przestał być trzymany. I chodzi mi o ten stan siedlisk, jak pan ocenia. Stan siedlisk tutaj według tych naszych badań on w ostatnim czasie się znacznie pogorszył. To znaczy powstało
szereg powierzchni otwartych z dominacją trzcinnika, maliny, utrudniających odnowienie naturalne lasu. I tam no, te siedliska no, uległy znacznej degradacji. Znaczna degradacja i w konsekwencji wyginięcie niektórych gatunków? Tak, również jeżeli człowiek nie prowadzi, czy wstrzymano ochronę czynną wielu ekosystemów leśnych, to niektóre gatunki siłą rzeczy muszą wyginąć. Na przykład? Dzieje się tak z owadami, które lubią nasłonecznione miejsca. Na przykład był taki rezerwat w Puszczy Białowieskiej poświęcony motylom dziennym, które no, wymagają ograniczenia sukcesji. Czyli jeżeli nam teren zarasta różnymi gatunkami drzew, krzewów, jeżeli się tego nie usuwa, to te motyle wyginęły nam z Puszczy Białowieskiej. Panie profesorze, czyli z jednej strony mamy organizacje aktywistów, którzy mówią o tym, żeby puszcza była naturalna i była bez ingerencji człowieka. Z drugiej strony mamy na przykład Park Narodowy, w którym jest wycinka prowadzona. W wielu parkach narodowych w Polsce, w tym również Białowieskim Parku Narodowym, tam gdzie przepisy na to pozwalają, są usuwane drzewa, na przykład w postaci tych cień sanitarnych. Mamy szereg przypadków na terenie różnych parków narodowych, gdzie prowadzona jest no, taka walka z kornikiem drukarzem. Puszcza Białowieska została z tego regionu wyłączona, ale mówię o tych organizacjach, o aktywistach, że z jednej strony mówimy nie robimy cięć sanitarnych, ale z drugiej strony możemy mieć taki wniosek, że ta różnorodność w konsekwencji takiego zachowania będzie mniejsza, będzie po prostu jej będzie coraz mniej w Puszczy Białowieskiej. To znaczy różnorodność biologiczną możemy mierzyć bardzo różnymi miarami, w tym również taką ochroną procesów naturalnych, która tutaj w Puszczy Białowieskiej silnie dominuje. Natomiast naszym zdaniem i według naszych różnorodnych badań ta ochrona czynna jest w Puszczy bardzo potrzebna. I wpływa bardzo korzystnie na wiele organizmów, które no, wymagają tej ochrony czynnej. I wpływa na różnorodność. Wpływa oczywiście na różnorodność biologiczną, bo ja bym chciał jeszcze Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę, że ta różnorodność biologiczna, którą bardzo wysoka, którą obserwujemy w Puszczy, to nie jest tylko zasługa procesów naturalnych, to jest zasługa również wielowiekowej działalności człowieka. Tutaj człowiek wypalał las, pozyskiwał potaż. Przypomnijmy okres międzywojenny, panie profesorze. Tak, oczywiście również i tam no, był to przypadek firmy Century, która no, wycięła w Puszczy Białowieskiej bardzo wiele milionów metrów sześciennych drewna. Czyli ta ingerencja od wieków tutaj w Puszczy była. I ludzie sobie z tym radzili i byli z tego zadowoleni. I drugie pytanie związane z tymi trzema gatunkami roślin, które dyrektywa siedliskowa narzuca leśnikom, narzuca gospodarzom tego miejsca, bo leśnicy są gospodarzami tego miejsca. Mówię tutaj o tych trzech gatunkach. Sasanka, skalnica torfowiskowa i rzepik szczeciniasty. To są te trzy gatunki, które musimy chronić. Tak, otóż wiele z tych gatunków, znaczy te dwa gatunki pierwsze, które tutaj wymieniliśmy, to niestety one wyginęły już od pewnego czasu, ich nie ma. Natomiast jeżeli byśmy chcieli... Jak to się stało? Dlaczego? Z bardzo różnych przyczyn. Między innymi sasanka wymaga ingerencji człowieka. Ona się pojawia bardzo często w prześwietlonych drzewostanach, w drzewostanach starych, sosnowych, ale z dużą ilością światła i najczęściej w takich miejscach, gdzie człowiek na przykład gdzieś glebę zruszy, czy po prostu następuje jakaś ingerencja w glebę, to wtedy ona znajduje odpowiednie warunki do... No i co się dzieje? Ich prawie nie ma i możemy mieć jakieś konsekwencje za to, że nie chronimy, nie ochroniliśmy wystarczająco? Te gatunki zostały wykazane w planach zadań ochronnych jako gatunki, które powinniśmy zachować tak zwany właściwy stan ochrony. Czyli jeżeli deklarujemy, że te gatunki występują i
i to musimy według przepisów unijnych działać na ich korzyść, żeby one nie wyginęły. No ale jak pan profesor mówi, że praktycznie nie ma już sasanki, to co my teraz zrobimy? Są różne metody tak jakby reintrodukcji gatunków, także to tutaj to nie jest wykluczone, żeby ją spróbować wprowadzić, czy po prostu jakoś sprzyjać dla jej populacji, dla jej rozwoju. A czy może dojść do takiej kuriozalnej, trochę może absurdalnej sytuacji, że wtedy organizacje aktywistów różnych powiedzą, no tak, ale jak do tego doszło? To teraz może Komisja Europejska powinna się zająć leśnikami czy przedstawicielami lasów państwowych, że niewystarczająco dbali o puszczę i te gatunki wyginęły. No te gatunki, proszę państwa, wymagają ochrony czynnej. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, tak jak podkreślaliśmy w puszczy, że chronimy procesy, to nie da się tego pogodzić. Albo chronimy procesy naturalne, czyli nic nie robimy, albo wspieramy gatunki, które wymagają tej ochrony czynnej. W tle słyszymy psa naszego gospodarza, który tutaj czasami mocniej warknie. To jest chyba buldog jakiś, prawda? Chyba tak. Ja aż tak dokładnie nie wiem. Pan profesor także mówił tak tutaj o tych trzech gatunkach, ale jeżeli spojrzymy na rezerwat ścisły, to ta bioróżnorodność zanika, ta różnorodność zanika w rezerwacie ścisłym, który jest na terenie puszczy? Tutaj warto podkreślić, że rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego jest to taka perełka nasza, jeżeli chodzi o ochronę przyrody. Znany jest już od prawie 100 lat, bo on powstał w 1921 roku, jako jeden z pierwszych obiektów naszych chronionych w ogóle w Polsce. Natomiast tam następują procesy, my jesteśmy zobligowani do obserwacji tych procesów. I właśnie to jest to miejsce, w którym należy te procesy obserwować. One już trwają nieprzerwanie od co najmniej 100 lat. I tam pewne gatunki, które na przykład wymagają starych, zamierających sosen, których jest coraz mniej na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, tego rezerwatu ścisłego, no tam nie znajdują dobrych warunków do rozwoju, a znajdują dobre warunki w lasach poza Parkiem Narodowym, między innymi w tak zwanych lasach gospodarczych, gdzie tych sosen zamierających jest dużo. Takim tutaj przykładem jest bardzo cenny nasz owad, też naturowy, też chroniony, ponurek Schneidera, który występuje oczywiście w rezerwacie ścisłym, ale jest go dużo więcej poza rezerwatem niż w rezerwacie. A jakby pan ocenił Puszczę Białowieską na tle na przykład innych lasów w Europie? Jaka ta bioróżnorodność u nas jest? Myślę, że Puszcza Białowieska jest takim bardzo, bardzo cennym obiektem, o którym już mówiłem, unikalnym, bardzo unikalnym i tutaj ta różnorodność biologiczna jest naprawdę wysoka, szczególnie jeżeli chodzi o organizmy związane z martwym drewnem. To są tak zwane organizmy saproksyliczne, no których jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Jest zagęszczenie tych organizmów związane z zamierającym świerkiem bardzo wysokie. I takimi przykładami są na przykład zgniotki, które w Europie występują stosunkowo rzadko. Natomiast tutaj w Puszczy Białowieskiej jest bardzo dużo. Oczywiście są takie organizmy, które się wycofują i wycofały z puszczy. Na przykład koziorog dębosz, nasz bardzo cenny gatunek, też saproksyliczny, też związany z martwymi czy zamierającymi dębami, ale nasłonecznionymi. I tutaj takich miejsc niestety w puszczy nie ma. A w naszym studio jest pan profesor Rafał Paluch. To, że leży tyle drewna, to jest dobre dla puszczy rozwiązanie, czy nie? To jest... Aż tyle. Ja myślę, że to jest zdecydowanie nadmierna ilość tego martwego drewna. I co drewna. Powinno się z nim stać? Powinno się je wykorzystać dla celów na przykład lokalnej społeczności, czy pewną, myślę, że znaczną część tego drewna, tak jak mówiłem, 100 metrów sześciennych na hektar, to jest naprawdę bardzo, bo bardzo dużo. Bo przypomnijmy, że lokalna społeczność nie może nawet kupić drewna z Białowieży. Zgadza się, to jest ogromny problem. Tym bardziej, że no większość, tak jak tutaj pan wójt mówił, gospodarstw domowych jest opalana drewnem.
To tak, to prawda, bo my też o tym bardzo dużo słyszeliśmy. Czyli co by pan zrobił? Wszystko by pan wywiózł, co leży? Nie, oczywiście to, co jest drewno, bo drewno, jeżeli jest bardzo silnie rozłożone w lesie, to ono już praktycznie do niczego, oprócz tej różnorodności biologicznej, o której mówiliśmy, się do niczego nie nadaje, mówiąc wprost. Natomiast drewno, które świeżo zamarło, czy zamierające drzewa, to jak najbardziej można wykorzystać do celów gospodarczych. Do celów gospodarczych na pewno lokalna społeczność na tym ucierpiała. Tak, tak, tak. Zdecydowanie to trzeba podkreślić, że no niestety i to jest to bardzo przykre dla tej miejscowej społeczności, ponieważ ludzie tutaj od wieków korzystali z lasu, nikt im tego nie zabraniał, natomiast no teraz no jest to duży problem. Duży problem, który muszą rozwiązać rządzący. No, prawdopodobnie tak. Bardzo dziękuję. Pan profesor Rafał Paluch, Instytut Badawczy Leśnictwa Białowieży, Zakład Lasów Naturalnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.